Była szkoła podstawowa w Krwonach dostała drugie życie. Utworzono w niej inkubator kuchenny. Miejsce magiczne, które stało się przestrzenią dla lokalnej społeczności. Wiele budynków jest pustych. My przestaliśmy ofertę tego budynku. Cieszę się, że ten budynek jest zagospodarowany. Budynek, jeśli stoi kilka lat pusty, on niszczeje. Następuje destrukcja, a ten budynek tętni życiem i przede wszystkim jest gospodarz, który dba o ten budynek i prowadzi ciekawe zajęcia. I właśnie tutaj mieszkańcy mogą tworzyć wspaniałe konfitury, soki, powidła. Inkubator został wyposażony w wysokiej jakości sprzęt. Kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, ale też mamy piec chlebowy. W piecu chlebowym wypiekamy chleby na naturalnym zakwasie bez dodatku drożdży wedle starych receptur. Tutaj jest szamot, więc mimo tego, że on jest piecem elektrycznym, to jednak ten szamot pozwala zachować ten naturalny smak tego chleba, jaki pamiętamy z czasów dzieciństwa. Ale mamy też tutaj liofilizator. Liofilizator jest to urządzenie, które uznaje się jako najbardziej gwarantujące zachowanie wartości odżywczych produktów. Za cel postawiono sobie wzrost zainteresowania zdrowym jedzeniem i ekologią. W inkubatorze mieszkańcy Krwon mogą przetworzyć owoce. Wpierw owoc trafia do rozdrabniacza, następnie trafia do tłoczni soków, od spodu jest garnek i stąd wypływa soczek, który później przechodzi na kuchnię, gdzie jest pasteryzowany i w zależności od tego, gdzie ten sok ma, w jaki sposób być może przechowywany, czy też w jakich celach ma być wykorzystywany, albo trafia do worków 3 czy 5-litrowych, albo do małych buteleczek. Tuż przed budynkiem na powierzchni 1 hektara został stworzony zaczarowany ogród. Jest on efektem wielomiesięcznej pracy wolontariuszy oraz współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Wiązał się on z inwentaryzacją, a następnie pobraniem zrazów starych odmian drzew owocowych z 9 gmin, które tworzą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania. Także ja również wśród tych osób byłam, odwiedzaliśmy domostwa, pobieraliśmy zrazę, a następnie pod okiem pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego, pana doktora Rutkowskiego i pana Roberta Wieczorka, który też prowadzi ogromną szkółkę drzew i krzewów owocowych pod Poznaniem, 600 hektarów ziemi, szczepiliśmy te pobrane zrazy. No i założyliśmy szkółkę naszych drzewek owocowych. Fundacja prowadzi również edukację zielarską. Na bazie tych ziół, który będzie tutaj przybywać, będziemy w ramach warsztatów oferować warsztaty zrobienia mydełek naturalnych, olejki eteryczne, czy też warsztaty z rozpoznawania ziół. Inkubator kuchenny w Krwonach to miejsce, które ma promować rozwój społeczności na obszarach wiejskich.